Cześć. Do nakręcenia dzisiejszego odcinka sprowokowała mnie jedna z osób, która zadała pytanie właśnie, dlaczego filtry Kokin? Czy to jest lepsze? Czy to jest wygodniejsze? I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Bo jak już się wcześniej chwaliłem, sam używam właśnie tego systemu filtrów. Zaczynamy. Klasyczny filtr wygląda w ten sposób. To jest akurat filtr ultrafioletowy, który zwykle jest używany przez większość fotografów po prostu jako, że tak powiem, filtr ochronny, żeby tutaj nie dostawały się żadne zanieczyszczenia do szkła obiektywu. I po prostu tak samo jak każdy inny filtr, jak filtr polaryzacyjny, o którym był poprzedni odcinek, czy jakiekolwiek filtry efektowe, po prostu nakręcamy go na obiektyw. Ja powiedziałem, że używam filtrów Kokin. No i teraz jaka jest zaleta filtrów Kokin, bo przecież jak sobie popatrzymy, to filtry Kokin to jest taki holder, to jest taki pierścień, to do tego są filtry, które wsuwamy z kolei w ten holder, w ten uchwyt, czyli kupa akcesoriów, a zamiast takiego pojedynczego szkła, no nie do końca jest to prawda. Takie filtry, ale w wykonaniu naprawdę przyzwoitym, kosztują całkiem niemałe pieniądze. No i teraz tak, tu mamy gwint 52 mm. Mam inny obiektyw, bo zmieniam go powiedzmy do zdjęć szerokokątnych i tutaj sprawdzę. Tu mamy uchwyt 77 mm, prawda? Dobrze, ok. Robię zdjęcia tele. Wyciągam sobie inny obiektyw. Tu mam z kolei 55 mm. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chciałbym używać takich typowych filtrów z każdym z tych obiektywów, to do każdego obiektywu muszę sobie zafundować zestaw filtrów. Polaryzacyjny, jakiś efektowy, połówkowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak wygląda sytuacja w przypadku filtrów Kokin? Ponieważ ten uchwyt no, wcale nie wygląda, że można go nakręcić w jakikolwiek sposób na obiektyw. Filtr Kokin wygląda w ten sposób, że mamy zestaw. Po pierwsze jest pierścień. No i do odpowiedniego obiektywu taki pierścień musimy nakręcić. To jest akurat pierścień z adapterem na 52 mm. Do tych obiektywów, które pokazywałem Wam przed chwilą, mam dwa inne pierścienie o innej średnicy. Teraz krok drugi. Na ten pierścień muszę założyć ten uchwyt. Więc po prostu wsuwam go, przepraszam, odwrotnie, wsuwam go po prostu na obiektyw. I dopiero teraz do tego uchwytu wsuwam filtr. I w ten sposób, zamiast klasycznego filtra połówkowego, musiałem użyć aż trzech elementów. Tylko zwróćcie uwagę, ten jeden filtr z tym uchwytem, z wykorzystaniem różnych pierścieni o różnej średnicy, mogę użyć z dowolnym innym obiektywem. Czyli krótko mówiąc, nie muszę sobie kupować trzech zestawów na przykład filtrów połówkowych do każdego z obiektywów z osobna. To jest zaleta numer jeden. Zaleta numer dwa jest taka, że kiedy robimy zdjęcia, to zwykle podział horyzontu nie robimy tak, że 50 na 50, że jest on dokładnie w połowie kadru. Tylko zwykle na przykład chcemy pokazać, bo jest fajny układ chmur, to tego horyzontu jest więcej na przykład i powiedzmy robimy podział na wysokości 1 trzeciej kadru. Zgodnie zresztą z regułą trójpodziału. Chcemy pokazać coś, co jest na ziemi i niebo nie jest tak istotne, to linię podziału mamy na 1 trzeciej od góry. No, filtr połówkowy klasyczny dzieli nam zawsze pół na pół. A tutaj, proszę uprzejmie, możemy sobie tą linię podziału, w zależności od tego, jak wygląda nasz kadr, przesuwać dowolnie. I to jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta filtrów połówkowych, że tutaj możemy sobie dowolnie przesuwać po prostu linię podziału. Takim dodatkowym akcesorium jeszcze do filtrów typu Kokin. No bo ktoś powie, ok, ale ja tutaj nie założę osłony przeciwsłonecznej. Nieprawda. Są specjalne osłony przeciwsłoneczne zakładane w ten sposób na obiektyw.
I w tym momencie, jeżeli mamy jakieś światło padające na obiektyw z boku, to taka nakładka, ewentualnie można kaskadowo, jeżeli mamy obiektyw o dłuższej ogniskowej, czyli o węższym kącie widzenia, to takich nakładek można sobie kaskadowo, powiedzmy, założyć dwie lub trzy, jeżeli akurat okoliczności tego wymagają. Zatem filtry typu Kokin dają nam po pierwsze dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi o kwestie związane z podziałem kadru, i po drugie jest to jeden uniwersalny zestaw do wszystkich naszych obiektywów. W związku z powyższym, jeżeli na przykład masz aparat i używasz tylko jednego obiektywu, to być może taki zestaw filtrów po prostu nie jest dla Ciebie. Chyba że właśnie fotografujesz krajobrazy i chcesz mieć tą elastyczność dzielenia kadru w zależności od tego, gdzie wypadnie podział pomiędzy niebem a tym, co jest na ziemi, czyli krótko mówiąc, ta linia, którą na przykład chciałbyś, powyżej której chciałbyś przyciemnić sobie kadr. No to tutaj, tak jak powiedziałem, tą elastyczność jak najbardziej mamy. I dawniej rzeczywiście do wielu obiektywów miałem cały zapas, dużą ilość filtrów. Dzisiaj poza tym holderem i kompletem pierścieni po prostu mam takie pudełko. I tutaj są wszystkie najczęściej używane przeze mnie filtry, które mogę zastosować z każdym obiektywem, który posiadam, właśnie przez użycie pierścienia o innej średnicy, dedykowanego do konkretnego rozmiaru, do konkretnego obiektywu. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek trochę wyjaśnił, na czym polega system filtrów Kokin, dlaczego warto go używać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład właśnie chcemy używać go z dużą ilością obiektywów, bo używamy powiedzmy dwóch, trzech czy czterech obiektywów, albo chcemy mieć tą elastyczność, jeżeli chodzi o kwestię podziału kadrów w przypadku wykorzystywania filtrów połówkowych. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do kolejnych odcinków poświęconych fotografii. Życzę samych udanych kadrów. Jeszcze informacja na koniec. Za tydzień planuję mały konkurs z nagrodami. W związku z tym oglądajcie, bo będzie coś ciekawego. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!